Katedra Świdnicka. Monumentalna, kamienna bazylika gotycka z licznymi kaplicami i jednowieżowym masywem zachodnim. Budowana od 1330 roku po początek XVI wieku przy współudziale budowniczych Apecza i Jakuba. Jeden z najcenniejszych śląskich zabytków okresu średniowiecza. Na wysokości 63 metrów znajduje się taras widokowy, skąd roztacza się piękna panorama Świdnicy i okolic. Swoiste muzeum dziejów śląskiej sztuki, począwszy od najznakomitszych dzieł średniowiecznych, między innymi Poliptyku z 1492 roku ze sceną zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu zbliżonym do przedstawienia z krakowskiego ołtarza Wita Stwosza w szafie środkowej i innych rzeźb drewnianych, licznych kamiennych rzeźb i elementów wystroju i ściennych polichromii po znakomite zespoły dzieł plastyki barokowej, w tym ołtarzy i rzeźb Webera, Riegla, obrazów Willmana, Knechtela. Polichromie ścienne Heigla i Edgensa. Powstałe w czasie przeprowadzonej przez jezuitów barokizacji w końcu XVII i XVIII wieku i znakomite przykłady plastyki późniejszej. Bogactwem form wyróżniają się dzieła fundowane przez świdnickich mieszczan. Katedra Świdnicka w ostatnich latach remontowana w bardzo poważnym zakresie. Wykonano remont konstrukcji więźb dachowych i wymianę ceramicznego pokrycia, remont zagrożonej konstrukcji i zabezpieczenie licznego kamieniarskiego wystroju. Przeprowadzono konserwację części witraży z założeniem szkła ochronnego, kilku dużych zespołów rzeźb z wnętrza obiektu, gotyckich portali zewnętrznych i kilku epitafiów.